Aladdin. Powiedział, że będziemy kurwa pływać tutaj. Golić. Jedziemy, jedziemy, bo to 17 są te... Akurat... Nie, to wolę tylko za dupce. Akurat, akurat mam zamyka z 16. Która jest teraz? No która? 16:58 na miejscu. Witam was. Tym razem przyjechałem oglądnąć z internetu z ogłoszenia Audi A4 B7 w limuzynie. W S-Line jest to niepełny S-Line zewnętrzny. 1.8 turbo, 163 konie, 2007 rok. Bardzo poszukiwane auto i trudne do znalezienia. Tutaj kolega już odpalił, jest w środku. Nawigację ma. Nawigacja jest dokładana. Silnik wchodzi bez zarzutu. Auto to znalazłem w Danii. Jestem teraz w Danii. Na takim dużym placu, na którym znajdują się auta na eksport. Na razie jestem zainteresowany kupnem tego auta, bo jest bardzo dobra cena i wiem, że to auto jest poszukiwane w Polsce, no zresztą wszędzie jest poszukiwane. Jest to 2007 rok i cena za nie to jest 3600 euro. Także na razie oglądamy. Wiadomo, do sprzątania jest to auto całe. I tak dalej. Na pewno po zakupie trzeba, taka jest procedura w Danii, 2 tygodnie czekać na dokumentację. Nie? Ja tu może przejdę, pokażę wam, co tu jeszcze jest. Będę pokazywał wam autka, numery, które są na szybie, a później pokażę wam całą listę z tymi numerami i będziecie mogli sobie sprawdzić, jakie są ceny i jaki silnik, jaki rok i tak dalej. Tam wszystko pisze na tej liście. Także na razie nic nie będę mówił, może obejdę ten plac. To, co uda mi się po prostu nagrać, będziecie mogli skorzystać z tego i zobaczyć. Tam, gdzie nie ma numerów, no to niestety nic nie wiem na temat tego auta, bo jest albo sprzedane, albo jeszcze niewycenione przez sprzedawców. Nie ma. Tutaj widzę, że są z numerami auta. Jest jakiś Sabik. Chevrolet Cruze. 2191. Jakieś stare Volvo. Będziecie mieli pogląd na ceny. Volvo X90. Numer pojazdu to widzicie? BMW w limuzynie. No, auta nie są posprzątane. Wszystkie auta, co są na eksport wystawione, po prostu są takie, jakie przyjechały, nie? Jedyne co, ale duży plus, no to ceny są atrakcyjne i można śmiało skorzystać z tego. No więc jest tu trochę tego. O tyle jest dobrze, że po prostu będziecie znali ceny wszystkich praktycznie aut, co tu są.
rocznik, silnik, wszystko pisze. A tu gdzie pisze Solt, no to wiadomo, już jest sprzedane. To będę te auta omijał. Tu wszystkie te auta są sprzedane na tym parkingu. Na pewno. Tak? Sprawdź mi swojego maila u mnie w biurze. Dobra. Ja wam wtedy będę wysyłał ofertę, bo mówię, przychodzą auta, nie już wtedy, no to akurat tutaj, no to o tym też możemy porozmawiać. Ale wszystkie świeże auta, nie, co porobione na nie rezerwacje i ciężko. Ciekawie. Ta Mazda, co tam jak chcecie kupić, to też, taka srebrna tam stoi, 2-litrowa benzyna, nie? Ale jaka Mazda, jaki to model? Szóstka. Tak, Honda. Toyota jest u mnie? Toyota jest u ciebie. A wyszło jest ciebie. Dobra. A Mazda 6, który rok? 2010 rok. W limuzynie czy kombi? W limuzynie, no. 2-litrowa benzyna. 180 tysięcy przyjechane. Aha. 5600 za nią. 5600. Gdzieś tam stoi, po tamtej stronie. Tam chyba kolega nawet tam do niej. Aha. S4 w siódemce, 4.2 motor benzyna na pewno. Nie sprzedam potencjalnego klienta i musi czekać do jutra. Ale nawet nie sprzedam bez negocjacji? Taki, bo ma goście, co bierze od niego te auta. Tutaj gdzieś widziałem też A6 w limuzynie 2.4 benzyna. Gdzie ona jest? Tutaj jest E60, 3-litrowa benzyna, też poszukiwane auto. A tu już widzę. Już widzę tą A6 2.4 benzyna. Numer 2193. Ona ma bodajże 200 tysięcy tylko przejechać. Kosztuje 3,5 albo 3900, coś takiego. Teraz jestem w Peugeotie 508 z 2012 roku. 337 tysięcy przejechane, 4200 cena jest za niego. 508, 1.6 HDI. W środku utrzymany ładnie. Przebieg, no wiadomo, 337. Szklany dach, tu jest pęknięcie.
do wymiany. Z przodu szyba też jest pęknięta. Siedzenia grzane. Klimatyzacja automatyczna. Środek, powiem, że na 3 km to jest ładnie. Prawda. Pokażę wam jeszcze, bo cena jest ok. A z zewnątrz karoseria wydaje się być ok. Takie auto, widzicie, no. Z transportem 20 tysięcy w Polsce by to auto kosztowało. Do wymiany jest, można oczywiście z tym jeździć, ale raczej trzeba wymienić szklany dach i przednią szybę.